Najlepsze dary, czyli o tym, dlaczego do ołtarza przynosimy chleb. Marcel zaprosił Bobka na otwarcie nowego pokoju. Do tej pory chłopak dzielił pokój z młodszym bratem, ale rodzice uznali, że jest już wystarczająco duży i należy mu się własny. Bobek z tej okazji kupił Marcelowi najnowsze naklejki na ścianę z piłkarzami, których kolega uwielbia. Teraz Bobek próbował efektownie zapakować swój prezent, ale miał z tym kłopot. Dobrze, że Alicja właśnie wróciła do domu i zgodziła się mu pomóc. Prezenty dzielą się na te od serca i byle jakie, powiedział Bobek, podając Alicji kawałek taśmy klejącej. Ale mój jest od serca, dodał szybko. Sam bym chciał mieć takie naklejki. Mnie się wydaje, że wszystkie prezenty są od serca, powiedziała Alicja. Nieprawda, zaprotestował Bobek. W ubiegłym roku Szynek przyniósł mi na urodziny książkę o grzybach, którą w ostatniej chwili wyjął ze swojej biblioteczki. Nie dość, że nie interesuje się zbieraniem grzybów, to od razu było widać, że książka nie była nowa. Nie miałem wtedy poczucia, że jest to dar od serca. No, zastanawiała się Alicja, może coś w tym jest. Pamiętam ostatnie mikołajki klasowe i prezent od Emilki, spinki do włosów, które wcześniej dostała od cioci i bardzo jej się nie podobały. Po prostu chciała się ich pozbyć. To nie było miłe. Czyli wszystko się zgadza, ucieszył się Bobek. Jak dotąd jedynie prezenty od rodziców oraz dziadków są zawsze i w 100% prezentami od serca. Za każdym razem sprawiają mi tyle radości, że mało od środka nie rozsadza. Racja, przytaknęła mu Alicja. I zawsze są jeszcze lepsze, niż sobie wymarzyłam. Miło nam to słyszeć, odezwała się mama, a tata od razu się z nią zgodził. Okazało się, że od kilku minut stali w drzwiach salonu, ale nie chcieli dzieciom przerywać. Bobek próbował coś powiedzieć, ale nie wiedział co. Rodziców dużo łatwiej chwali się, kiedy nie patrzą człowiekowi głęboko w oczy, a w tej chwili patrzyli. Bo chcemy wam powiedzieć, że wasze prezenty są naprawdę wspaniałe. Alicja ruszyła z odsieczą. A wiecie dlaczego? Zapytał tata. Nie. Bo prezent jest takim specjalnym termometrem naszej miłości do innych, powiedział tata. Im bardziej kogoś kochamy, tym większą chcemy mu sprawić radość. Dlatego bardzo starannie dobieramy mu prezent. I nie myślę tu o drogich rzeczach, bo drogi nie zawsze oznacza od serca. A teraz biegnijcie do brata Feliksa. Prosił, żebyśmy wam powiedzieli, że zabiera się do pieczenia chleba, powiedziała mama. I obiecał, że pokaże wam, jak się to robi. Hurra! Krzyknęli oboje i już ich nie było. Głodni? Zapytał brat Feliks. Jak smoki? Zawołał Bobek. Turbo ogromne smoki! Poprawiła go Alicja, głośno wciągając nosem zapach gorącego chleba. Brat Feliks od razu rozkroił najbardziej złoty i chrupiący bochenek. Solidnie posmarował go masłem, które własnoręcznie wyrabiał brat January i zaczęło się ucztowanie. Alicja i Bobek przez chwilę nic nie mówili,
tylko jedli i mruczeli z zachwytu. Pychotka, jęknął Bobek. Taki chleb mógłbym jeść codziennie. Mniam. Ale jeśli teraz zjem jeszcze jedną kromkę, to pęknę. Bo smoki od nadmiaru jedzenia pękają, zaśmiała się Alicja. No to chwila przerwy. Idziemy zobaczyć, jak się piecze chleb, zaproponował brat Felix. I już po chwili Bobek machał specjalną łopatą, za pomocą której wkłada się do pieca uformowane ciasto, a potem wyjmuje pachnący bochenek. Natomiast Alicja, naśladując brata Feliksa, kontrolowała temperaturę pieca, fachowo rozsiewając po piekarniku garść mąki. Kiedy chleb zaczął się rumienić w piecu, brat Felix odłożył swoją łopatę, wytarł o fartuch dłonie opruszone mąką i powiedział: nie ma lepszego wynalazku niż chleb. Dlatego Pan Bóg stał się dla ludzi chlebem i również dlatego my podczas mszy świętej przynosimy Mu w darze chleb, czyli coś dla nas bardzo ważnego. To nasz najcenniejszy dar. Oprócz chleba przynosimy także wino i wodę. Podczas składania darów ofiarnych na mszy świętej bądźcie bardzo uważni, bo to niezwykły moment. Wyobraźcie sobie, że tylko podczas mszy świętej możemy dać Bogu, oprócz modlitwy, coś, co konkretnie widać i czego możemy dotknąć, czyli chleb, wino oraz wodę. A Bóg przyjmuje to od nas z radością i za chwilę podarowuje nam coś jeszcze wspanialszego – swoje ciało i swoją krew, które pozwolą nam żyć wiecznie. Jacie! – jęknął Bobek, otwierając ze zdziwienia usta. Nigdy tak o tym nie myślałem. Czyli najpierw my dajemy Panu Bogu dar, a później Pan Bóg daje prezent nam. Tylko że ten dar Pana Boga jest 1000 razy lepszy. Brawo, właśnie tak, ucieszył się brat Felix. Ale ja nie rozumiem, dlaczego w darach ofiarnych przynosimy i wino, i wodę. Nie wystarczy albo jedno, albo drugie? Zapytała Alicja. Nie wystarczy, powiedział brat Felix. I wino, i woda są bardzo ważne. Wino symbolizuje bóstwo Chrystusa, a dolanie do niej wody stanowi dla nas znak połączenia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Wprawdzie wina jest więcej i dolewa się do niego tylko odrobinkę, a właściwie kropelkę wody, a ona rozpływa się wreszcie wina. I właśnie ten moment jest dla nas zaproszeniem, byśmy w tej chwili powierzyli Panu Jezusowi te nasze ludzkie sprawy, a one rozpłyną się w Jego miłości, tak jak woda w winie. W ten sposób bardzo mocno łączymy się z Bogiem. Czyli Bóg o nasze sprawy troszczy się tak jak o swoje? Upewniała się Alicja. Lepiej bym tego nie ujął, zgodził się brat Felix. Zamyślił się Bobek. To jest dopiero dar od kochającego serca.